Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj do Was przychodzę znowu w obcasach, ponieważ pokazuję Wam dwie alternatywy na, w zasadzie jedną alternatywę w dwóch wydaniach na przykład bycie gościem na weselu czy ślubie. Jedna jest bardzo odważna, druga trochę mniej, natomiast chcę Wam to pokazać, żebyście na przykład oprócz sukienki, że można w zasadzie ubrać coś innego. I ja dzisiaj mówię z Wami o kombinezonach. Pokażę Wam dwa kombinezony, które posiadam. Jeden jest naprawdę taki, no myślę, że idealny w zasadzie na teraz wakacyjne wesela i śluby, że to była super opcja. Natomiast drugi jest taki też fajny, natomiast go można już wtedy ubrać na coś chłodniejszego. Ale to już się przebieram i Wam pokazuję, no i dajcie znać. Jeżeli kochani podobają Wam się takie filmy, to zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco, to słuchajcie, kliknijcie sobie od razu też w dzwoneczek. Zapraszam Was na TikToka, na Instagrama, na moje socjale, na Instagramie możecie sobie zobaczyć na przykład co jem w ciągu dnia, różne takie dodatkowe rzeczy, albo zobaczyć jak mój mąż gra na pianinie. Ostatnio coś takiego było, więc zapraszam Was. Na TikToku są różne ciekawe treści, ale nie martwcie się, jeżeli nie macie TikToka i nie chcecie go mieć, no to tutaj na kanale też pojawią się shortsy. Więc serdecznie Was zapraszam, tak jak mówię, cały czas coś się dzieje tutaj na kanale. Zapraszam Was, no i przymierzamy, no bo sukienka fajnie, fajnie, ale jeżeli szukacie jakichś ciekawych sukienek, to zajrzyjcie sobie do poprzedniego filmu, bo tam właśnie były przegląd moich wszystkich sukienek. Może jeszcze sobie zrobimy przegląd spódniczek, ale to zobaczymy, ale tak jak mówię, pokażę Wam dwa moje ulubione kombinezony i w zasadzie jedyne kombinezony, ponieważ mój mąż nie przepada za nimi, a ja Wam powiem, że lubię, ale jeszcze nie znalazłam kombinezonu, który by do mnie ostatnio przemawiał, więc pokażę Wam te dwa. Tak jak mówię, mam na sobie obcasy takie proste, nie za wysokie. To są obcasy, które mi pasują w zasadzie do wszystkiego, więc myślę, że one będą takie, wiecie, pokazują jak może to na elegancko wyglądać, ale jednocześnie, wiecie, nie przesadzają. Więc przebieram się i pokazuję jak to wszystko wygląda. Okej, i pierwszy kombinezon prezentuje się tak, on jest... Powiem Wam, trochę mi przybyło i nie prezentuje się aż tak świetnie, no ale z drugiej strony jest wygodny, ma krótkie spodenki. Jest taki, wiecie, różowo-pudrowy, błyszczący materiał. Tu wszystko fajnie, bo tu wszystko pięknie trzyma, więc to jest bardzo fajne i bardzo wygodne, wiecie, tu Wam nic nie wyskoczy. No co ja Wam mam powiedzieć? No tu mam trochę brzuszka, normalno, nie mam jak go ukryć, no więc, więc gdzieś tam on się tak prezentuje. On ma takie spodenki, które są dość krótkie, ale nie są bardzo krótkie, one nie są jakieś wycięte, wiecie. One są tak do połowy uda, może trochę wyżej niż ta połowa, ale mi się wydaje, że to jest bardzo fajna opcja z takim kombinezonem, natomiast tego kombinezonu stricte w Polsce nie znajdziecie tego modelu. Może w jakichś innych sklepach, ponieważ on pochodzi z New Looka, słuchajcie, więc ewentualnie jakbyście chcieli, no to na stronie można sobie na przykład, wiecie, zamówić i go ściągnąć. Ja tutaj mi się rozwiązuje moja kokardka, którą bardzo kiepsko zawiązałam. Natomiast tutaj jest właśnie kokardka, którą fajnie by było ładnie zawiązać, natomiast ja się, wiecie, spieszę i jakoś byle jak to robię. Natomiast ona fajnie się prezentuje, taki kombinezon. I on jest elegancki, natomiast nie jest taki bardzo elegancki. Gdyby miał długie spodnie, no to byłby, wiecie, szał. Ale z drugiej strony, jak idziecie na takie wesele, wiecie, ja byłam na takim weselu, które było bardzo takie, wiecie, w ogrodzie i tak dalej, no to myślę, że to się sprawdzi coś takiego świetnie. To też jest fajne, wiecie, coś na randkę ubrać, coś takiego, myślę, że fajna sprawa. Fajnie się to prezentuje, na jakieś urodziny, coś w tym stylu, coś eleganckiego. Myślę, że fajnie to wygląda, mi to widać, że ten kolor bardzo tak podkreśla opaleniznę na mojej, u mnie. On też ma, wiecie, z tyłu ma też dekolt. Pewnie słabo słyszycie, jak mówię do Was, będąc z tyłem, ale on z tyłu też ma dekolt, taki też V, więc to wszystko, wiecie, ładnie wysmukla tutaj. Więc myślę, że fajnie. No mi się podoba. Dla mnie to jest fajna opcja, to jest naprawdę spoko. Mogłabym do niego zrzucić to jowo, co jest w progresie, więc gdzieś tam na pewno u mnie w szafie on będzie wisiał, ponieważ na pewno go ubiorę nie raz i nie dwa, natomiast jest to fajna opcja.
jeśli chodzi i nie ma co się bać ubrać w naprawdę, wiecie, w lipcowy, czerwcowy czy sierpniowy wesele ubrać właśnie czegoś takiego, bo po prostu jest gorąco, my się nie łudźmy, naprawdę jest ciepło. Ja pamiętam, mieliśmy we wrześniu wesele i słuchajcie, był upał, no po prostu był skwar, więc naprawdę trzeba o tym pomyśleć i ubrać coś, co też będzie wygodne i wiecie, starymi ciotkami się nie przejmować, które Boże, ja bym musiała coś takiego ubrać. No żyjemy w XXI wieku, rzeczy się troszeczkę pozmieniały, więc można spokojnie i nie ma co się przejmować. Ja myślę, że to jest fajna opcja. Dajcie znać, czy wy odważylibyście się na coś takiego, odważyłybyście się ubrać coś takiego, a ja wskakuję w drugi kombinezon, który już jest spokojniejszy i grzeczniejszy. Okej, kochani, tak się prezentuje drugi. Ja go sobie nie dopnę, bo nie dostanę za bardzo ręką, a to jest taki, wiecie, cienki suwaczek, którego ja po prostu palcami nie jestem w stanie tak złapać mocno, więc ja go sobie tutaj nie dopnę, natomiast to jest taki, wiecie, fason, który się też opina. No i jedna rzecz w kombinezonach, niczego nie ukryjecie. Jakby wiecie, można coś luźniejszego, ale to też nie może być worem, więc nie bardzo jest opcja, więc jak macie brzuszek, no to... to będzie go widać. Natomiast to jest taka już grzeczniejsza opcja. Tu są takie kuloty, które są, wiecie, luźniejsze spodnie. No i on też fajnie się prezentuje. To jest też taka długość do obcasów raczej. Chociaż ja chodziłam w nim w trampkach i mi się zdarzyło nawet zimą w nim chodzić. Wiecie, ubrać rajstopy pod spód golf i też fajnie wyglądał. Natomiast no jest to taka opcja, gdzie na przykład można ubrać do tego marynarkę. I też fajnie się prezentuje, też fajnie to wygląda, więc myślę, że to jest spoko opcja. No i to też jest, słuchajcie, z New Looka. Jak widać, dwa kombinezony, które jedyne posiadam, są z New Looka, no ale oni mają świetne te rzeczy, więc no warto czasem sobie sprowadzić coś po prostu od nich. Ale myślę, że znajdziecie coś na pewno też, jeśli chodzi o jakiekolwiek w ogóle kombinezony, no to na pewno w sieciówkach jest pełno.